Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV i dzisiaj na moich kolanach mały wzmacniacz przenośny, jakim jest Blackstar Debut 10E. My drodzy, często się zastanawiamy, jaki wzmacniacz kupić, żeby można było go przenosić sprawnie, wozić ze sobą i mieć komfort nagłośnienia naszego instrumentu. Tutaj jest jeden z takich maluchów, który naprawdę brzmi całkiem dobrze, o czym będziecie mieli się okazję przekonać za chwilę, kiedy usłyszycie próbki. Bardzo prosta konstrukcja. Jest to bardzo mały wzmacniacz. Zobaczcie, taki może jak rozszerzę moją dłoń, no to byłbym w stanie, że tak powiem, większość tego materiału zakryć. Bardzo solidnie wykonana konstrukcja. Mamy tutaj 2 3-calowe głośniki. Moc tego wzmacniacza to 10 W. Dodatkowo potencjometr głośności, potencjometr EQ, czyli taki ISF według firmy, bo Blackstar szczyci się tym, że posiada właśnie ten swój wymyślony system, który blenduje między wzmacniaczem brytyjskim a amerykańskim. Oczywiście jest to wpływ bardziej na ekwalizację, ale niech im będzie. Ważne, że dobrze to działa. Dodatkowo mamy możliwość włączenia i wyłączenia delaya. Tutaj oczywiście moc natężenia tego delaya. Wejście MP3 line in i wyjście emulowane z emulacją już głośnika bądź wyjście słuchawkowe, jak wolicie. Przełącznik włącz-wyłącz, dodatkowo switch overdrive oraz input. Z tyłu mamy tylko wejście na normalny kabel sieciowy, standardowy, więc nic, tylko grać. Mały, leciutki wzmacniacz, który możecie zabrać ze sobą wszędzie, na wyjazdy rodzinne i inne takie. Polecam zaznajomić się z tematem. Link do tego wzmacniacza znajdziecie pod spodem. Ja Was odsyłam teraz do dalszej części testu, czyli próbek audio, właściwie audio-video, które nagrałem na mikrofonie SM57. Posłuchajmy, jak brzmi to maleństwo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.